Kiedy usłyszałyście pierwszą część tego wywiadu, to wracałyście do mnie z informacją, że ona jest taka nasza. Dlatego tym goręcej zapraszam Was na drugą część wywiadu i tutaj będziemy trochę więcej mówić o największej pasji Ani, czyli o pisaniu. Będzie też o tym, jak próbować oswoić swój pracoholizm, o kilku tipach, które na pewno nie jednej z Was się przydadzą, ale będzie też o trudnej sztuce stawiania granic, o terapii, o hejcie i o Netflixie. Będzie też konkurs, słuchajcie uważnie. Zapraszam Was na drugą część podcastu z Anią Szczypczyńską. Jesteś pisarką, blogerką biegową. Jak siebie określasz? Bardzo długo bałam się słowa pisarka. Mhm. To jak z tą przyjaźnią i miłością. Bo mi się wydawało takie, wiesz, że na to sobie trzeba zasłużyć. Ach, oczywiście. I wiesz, no właśnie, nie? Kolejny ten. Trzeba, nie wiem, dostać Nobla albo Bookera przynajmniej, wiesz, albo nagrodę Nike. Ale to przecież tak nie jest. I teraz, jak ktoś się mnie pyta, to już mówię, że jestem pisarką i powiem ci, że tak, jestem wtedy taka dumna z siebie, że tak powiedziałam, wiesz, że się odważyłam, dlatego że bloga zamknęłam i to jest, zobacz, jaki taki... Ale dostałam się na niego. Tak? I powiem ci, całkiem sympatycznie to wygląda. Raz, że bardzo profesjonalnie, bo też moje zboczenie zawodowe, ale merytorycznie, apetycznie, estetycznie, wszystkie no te walory spełnia. To dziękuję. Ale rozumiem, że musiał się zakończyć pewien etap. Tak, tylko wiesz co, to nawet nie zrobiłam tego dlatego, że ze względu na chorobę, bo nawet jeszcze nie wiedziałam, nie byłam wtedy do końca zdiagnozowana, tylko że ja już od kilku lat mówiłam, że będę musiała to zrobić, dlatego że już tam byłam bardzo mało aktywna, bo ja po prostu robię za dużo rzeczy, wiesz, i jakby wiesz o tym. I może to jest to, że dojrzałam do tego momentu, kiedy pomyślałam sobie, muszę z czegoś zrezygnować, nie? Jakby nie dam rady robić i tego, i tego, i tego, i robić dobrze tych rzeczy. I przy okazji nie chorować, i wiesz, i nie cierpieć na bezsenność i tak dalej. Więc uznałam, że ten etap mam za sobą, że nadal będę w social mediach publikować jakieś tam rzeczy, żeby nie było tak, że to wszystko kompletnie gdzieś tam zniknie. No, ale że nie mam czasu pisać na przykład jakichś dłuższych postów, wiesz, bo to zabierało czas, bo oczywiście oprócz tego, że często rozmawiałam ze specjalistami, więc jakby trzeba było te rozmowy spisać, autoryzować, trzeba było zrobić zdjęcia do tych materiałów, więc jakby, no już nie dałabym rady na przykład pisać książek wtedy. Ja i tak już się staram, wiesz, wysupać czas na pisanie, bo no, moje... wysupać? Te dwie premiery w jednym roku? To wtedy... Remigiusz Mróz się o ciebie otarł? Nie, Remigiusz Mróz to ma chyba 8 w jednym roku, wiesz. Ale gdzieś na jakiejś imprezie musiałaś się niego otrzeć. Ja piszę w ogóle bardzo powoli, ale wiesz co, to było dlatego, że to było po pandemii i ja tak naprawdę byłam jedną książkę do przodu, dlatego, że w okresie pandemii... Wcześniej miałam 3 lata przerwy, przepraszam. No i właśnie już była książka na pisana, która czekała. I ja wtedy zaczęłam pisać, kolejną. Także ciężko jest się zebrać w domu, stąd te moje wyjścia do kawiarni. Tak naprawdę wracam do tego tematu. To nie dlatego, że jestem miastową damą, tylko nie, dlatego, rozumiem, no wiesz, że po spokój. Prostu... A ja jeszcze pracuję z domu i mój chłop pracuje z domu, więc wiesz, to jest właśnie, że to co, kawka? Nie, i tak dalej. Tutaj zmywarkę może byś wypakowała, a ja zrobię w tym czasie kawkę albo coś. Albo wiesz, albo się zamieniamy, no i tu pies zaczyna prosić, żeby wyjść i tak dalej, więc ja lubię czasami wyjść na te 2 godziny, żeby jednak nikt do mnie nie gadał. Bywa ciężko. Poza tym, wiesz, właśnie w międzyczasie oczywiście trzeba odpisać na jakieś maile. Ja już się staram czasami tak robić, że wyłączam na bardzo długo internet i wtedy tego nie robię. No ale często tak jest, że wiem, że są jakieś bieżące sprawy do załatwienia i one muszą być dzisiaj na przykład zrobione. To jest moje główne zajęcie, powiedziałabym, chociaż dzisiaj, wiesz, pisałam 2 godziny, bo musiałam też robić inne rzeczy, ale, no, ale udało mi się, staram się, żeby, wiesz, żeby chociaż te 2 godziny udało się znaleźć. Zawsze wiedziałaś? Czy Ania zawsze miała do tego zdolności, żeby pisać? Moja mama tutaj też przynosi takie wtedy pamiętniki i pokazuje. Okay. I pokazuje też moje wiersze. Ja w ogóle byłam poetką, wiesz, jak byłam dziewczynką. Pisałam wiersze bardzo długo. W ogóle nie mam odwagi ich czytać, więc one gdzieś tam są, wiesz, myślę, że... Mama trzyma, jak nic. Tak, gdzieś tam. To znaczy, ja wiem, gdzie one są nawet, ale nie mam odwagi do nich zaglądać, ale pisałam wiersze. Wyobraź sobie, jak, ja dopiero, wiesz, jak teraz sobie to wszystko zmieniam. Ja pamiętam, jak swój pierwszy wiersz, to był o wakacjach, do
do dziś w ogóle go znam prawie cały wiersz. Ten znam akurat chyba na pamięć i pamiętam do dziś, bo miałam go recytować na jakimś zakończeniu roku, ale ty wiesz, że ja pamiętam, jak moja nauczycielka powiedziała mi, że oszukuję, bo nie napisałam tego sama. To wiesz, co to jest dla dziecka, nie? I potem moja mama musiała przyjść do szkoły i moja mama mówi, że no nie, no że ja to napisałam. I no i ona mnie potem przepraszała i w ogóle, zobacz, pamiętam to, wiesz, i ostatnio mi się to przypomniało. I to są takie rzeczy gdzieś, więc pamiętam, że Jezu, jak mnie to w ogóle zabolało, nie? Że ja tutaj, moja mama miała w ogóle maszynę do pisania i ja bardzo lubiłam na niej pisać, jak byłam mała. I na niej pisałam te wiersze. I zawsze siadałam i tam, to były oczywiście takie, wiesz, rymowanki, bardziej nie wiersze. No, wierszyki. I, ale potem pisałam też o miłości. Byłam w ogóle bardzo romantyczna, jak byłam, wiesz, nastolatką. Kto nie był, nie? Potem życie. Życie nas serca, dopada, tak. Potem przykładasz to, pamiętniki potem wchodzą. Tak, 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 tak. Właśnie potem weszły pamiętniki. To się to także... w bloga przerodziło. I potem się to w bloga przerodziło, ale wiesz co, ja pisałam już w pracy, bo to było tak, że ja pisałam opowiadania jeszcze na, w liceum, na studiach. Ale to były na jakieś tam, nie wiem, na twój użytek, ewentualnie do jakichś tak, kursów. Tak? Tak, nawet czasami też pisałam takie żartobliwe, które gdzieś tam, komiksy z kolegą rysowałam o wykładowcy, wiesz, jakieś takie rzeczy, to myślę, że wszyscy to robili. Zresztą też studiowałam filologię polską, więc do dziś pamiętam, jak przerabialiśmy jakieś znane takie, wiesz, kultowe dzieła i my je przerabialiśmy na przykład na takie, pamiętam, że jak to się nazywało, no generalnie fekalno-erotyczne. Wiesz, Jezu, ja też to robiłam, przysięgam. No, prawda? I to brzmiało tak super, kiedy to było taki, wiesz, takiego Kasprowicza na przykład, wierzysz na tapetę i tam takie wzniosłe słowa i raptem, prawda, tutaj jakieś, wiesz. Mam jeden i jest w ogóle fenomenalny i pamiętam, że Limba jest przerobiona i pamiętam, że mówię do mojej przyjaciółki, pokazałam jej to, razem studiowałyśmy i mówię, czy ja to mogę opublikować na social media, czy coś takiego i chyba na głowę opadłaś, nie? Ale to ja uważam, że to są piękne rzeczy, wiesz, kiedy masz właśnie ten język taki podniosły i raptem ten wiersz jest o wypróżnianiu się na przykład. Nie? Tak, więc żeby tylko. Tak, żeby tylko, tak. Także, okraszony rysunkami. Tak, więc jakby no, można powiedzieć, że ta sztuka była obecna w moim życiu. Zawsze, wiesz, ale masz tylko w różnych formach. Mam taką teczkę właśnie. Ale zakleiłam, no. Wiesz, bo jak bałam się, że jak moje dzieci to dorwą. No tak, tak. To mój wizerunek. Tak, tak. Dałam się tak, gdzie bruku. Tak, albo wiesz, pomyślą, kurczę, ale ta mama była fajna jednak. Oj, nie wiem, na tym etapie no. Nie. Jak będą mieli 20 no, parę, tak, to może tak, pokażę, tak, bo tak. Na tym etapie chyba nie. Kiedy przyszedł pomysł na pierwszą książkę i w ogóle pomysł na to, żeby ją wydać, żeby to jakoś tam ramy miały, początek i koniec i okładkę jeszcze. No tak, to prawda. To z okładkami to jest osobny temat, bo często jest tak, że wiesz, autorzy nie mają na nie wpływu. To mogę później do tego wątku wrócić. Natomiast to było tak, że wiesz co, ja właśnie już na studiach wiedziałam, że chcę pisać, ale pomyślałam sobie, no dobra, no ale co to znaczy chcę pisać? I wiedziałam, że to mnie przerośnie na tym etapie, żebym miała na przykład napisać powieść. Już wtedy na szczęście zdawałam sobie sprawę z tego, że pisanie dobrych opowiadań jest nawet trudniejsze niż napisanie powieści i nadal tak myślę, że szczególnie napisanie tomiku opowiadań, które w całości ma coś przekazać, więc nie wiesz, nie podeszłam do tego na zasadzie, że o, to sobie napiszę tam ileś opowiadań, chociaż pisałam opowiadania rozrywkowe i nawet je sprzedawałam pod pseudonimem, więc jakby to było obecne i to pisałam chyba przez 5 lat, więc jakby to było w moim życiu, ale to było tak żartobliwie właśnie, że po prostu, wiesz, zostało mi jeszcze ze studiów te wygłupy czy coś takiego, ale po prostu lubiłam to robić i to było jakoś tak z tym blogiem, że, bo ja pisałam w pracy, pisałam artykuły i w momencie, no właśnie, potem założyłam bloga, bo tak naprawdę to była kontynuacja tego, co robiłam w pracy. Natomiast z pierwszą książką to było tak, że my po prostu któregoś dnia usiedliśmy i ponieważ właśnie, tak jak wspomniałam, mój Konrad jest bardzo taki excelowy, to on lubi, wiesz, mieć na przykład, on widział, że ja się trochę miotam na samym początku, kiedy przeniosłam się na własną działalność i ja nie za bardzo umiałam jeszcze organizować swój czas pracy. Ale ty się przeniosłeś na działalność jako copywriter? Co miałeś w PKD? Bloga miałam, czyli tam, ja nie pamiętam, jak, bo to, wiesz, ja działalność założyłam 8 lat temu. Ja ją cały czas mam jeszcze, ale ja ale nie... Ale to miało ci narzędzie, bo słuchają no, nasz te dziewczyny, tak, wiem, dlatego właśnie, jasne, tak. Tworzyć, no. Albo tworzą i się zastanawiają, czy copywriting
da im na chlebek. Mhm. I pytanie to już było, że zaczęli się odzywać do ciebie jacyś tak. ludzie, którzy chcieli nawiązać współpracę i musiałaś po prostu wystawiać faktury. Tak. I wcześniej na przykład z nimi podpisywałam, wiesz, umowy o dzieło. Mhm. I ponieważ już to jakoś było rozwinięte, jeszcze pamiętam, że jak się zwalniałam z pracy, to dostałam na przykład jedno stałe zlecenie do magazynu Be Active. Mhm. Nie wiem, czy on jeszcze istnieje, ale to był taki magazyn Ewy Chodakowskiej. I ja tam pisałam felietony o bieganiu. Mhm. Przez 2 czy 3 lata potem mi się to po prostu przestało opłacać finansowo i ja przestałam pisać o bieganiu. I wiesz co, to na przykład wiedziałam, że tam mam stałe zlecenie, tak, okay. że tam co miesiąc będę bezpiecznie. Wystawiać fakturę, tak, mhm. że chociaż, i wiesz, śmiałam się, mówię, chociaż będzie tam, nie wiem, na ten ZUS, dajmy na to, tak? Więc rzeczywiście na początku, żeby tak sobie zapewnić jakiś taki spokój, ale wiesz, dosyć szybko okazało się, że to mi się nie opłaca, to znaczy, że nie opłaca mi się tworzenie treści dla innych osób, mhm. że dużo lepiej jest tworzyć treści dla siebie i po prostu robić to stricte reklamowo, czyli właśnie, wiesz, jak się zgłasza do mnie tam jakaś firma, powiedzmy, z biustonoszami biegowymi, no to, że ja napiszę dla nich tekst o biustonoszach biegowych, no ale na przykład w rozmowie z brafiterką, tak i tak dalej, plus na przykład, nie wiem, z trenerką biegania, czy lepiej właśnie wtedy z kobietą, która tak. opowie o tym, mhm. tak, jak on będzie tam, co jest ważne na przykład, tak, i przy dobraniu odpowiedniego biustonosza do biegania. To samo z jakimiś, nie wiem, wiesz, jogurtami mhm. i z przepisami, czy takimi rzeczami. Ale to stricte cały czas krążyło wokół biegania. Wokół biegania, to krążyło. Mhm. I ja tak założyłam działalność. I później, jak zaczęłam pisać książki, to tam chyba trzeba było coś do, wiesz, ja mam księgową, więc ja już nie pamiętam, jak to tam, ja po prostu je zgłaszałam, co będziemy robić po kolei, ona wiedziała, czy coś trzeba tam zmieniać w tych dokumentach, ale chyba nie, bo wiesz co, bo tam były wszystkie takie związane z pisaniem generalnie, mhm. tak jak copywriting, tak jak mówisz, no. Więc działalność została, a właśnie my usiedliśmy i Konrad, właśnie wracając, bo myślę, że to może być też dla dziewczyn ciekawe, ponieważ ja byłam taka właśnie, wiesz, taka artystka, trochę wariatka, wiesz, że tu zrobię trochę, tu napiszę tekst, dzisiaj mam ochotę na to, jutro na tamto. I on mi powiedział, że nie ma czegoś takiego, że dzisiaj mam ochotę na to, a jutro na tamto. I on mówi, no coś, ty przecież po to rzuciłam pracę na mhm. etacie, no właśnie po to, żebym robiła to, na co mam ochotę, nie? A nie, wiesz. I o tej godzinie, o której mam ochotę. Ja jak chcę iść do fryzjera o 13, to idę, nie? A nie o 17, jak wszyscy. I on mi dopiero zaczął tłumaczyć, że jak tak, no to będę pracowała po nocach i nie będę wiedziała, co mam danego dnia zrobić. I zaczęłam rzeczywiście, najpierw strasznie kręciłam nosem i nie chciałam, bo wydawało mi się, że to będzie dla mnie więzienie, ale z czasem zrozumiałam, że właśnie odwrotnie, że jeżeli tego nie zrobię, to będę cały czas w pracy. I wiesz, faktycznie miałam coś takiego, że po prostu na przykład, wiesz, jak ja dostawałam maila, to od razu się za niego brałam. Mhm. A tak naprawdę robiłam coś innego. To, że on mi jakby powiedział, nie, zrób tak, że sobie wypisujesz wszystkie zadania. Na przykład, wiesz, co masz w ogóle do zrobienia. Potem ustal priorytety. Co było zresztą na konferencji boskich tak. o zarządzaniu swoim czasem. I on też właśnie mówi, i mi pokazał swoje Excele, gdzie ma wypisane, czy to jest priorytet, czy nie. Określa to stopniem i tak dalej. Ja co prawda tabelki w Excelu nie mam, ale mam kalendarz. I wiesz, nawet przy pisaniu książek, gdzie ktoś mógłby powiedzieć, że to jest już kompletnie, wiesz, coś innego, że to się na wenę mhm. czeka, to ja też tak mam, że ja tworzę konspekt i ja wiem, że dzisiaj się zajmuję tą czy taką sceną, że na przykład tym rozdziałem i nawet sobie określam, ile znaków mam napisać, to się często nie udaje, mhm. więc sobie to przenoszę i jakby mówię sobie bez stresu, bo może się nie uda, może zmienisz zdanie i zaczniesz się jednak zajmować jakąś tam, wiesz, pisaniem postaci, mhm. albo muszę coś zrobić z researchu, ale plan mam. Mam takie core, żeby właśnie nie było tak, że ja się zajmę czymś kompletnie innym. I wiem, że mi to pomaga i zawsze radzę innym, żeby też coś takiego mieli, bo wydaje mi się, że bez tego to, wiesz, to też jest... Można się przepracować, bo wtedy jest też tak, że ty nie wiesz już, kiedy powinny się skończyć zadania na dzisiejszy dzień tak naprawdę. Nie, to można by tak bez końca, bo nie, każdy przedsiębiorca wiesz. Ci powie, że on nie jest 8 godzin w pracy, on mhm. jest 14, mhm. tyle, ile funkcjonuje mu mózg, a nawet śni. No tak, oczywiście. O pracy. I to też nie jest zdrowe na dłuższą metę. To ja jeszcze tylko dodam jedno, bo nie odpowiedziałam oczywiście na twoje pytanie. Zagadałam i nie odpowiedziałam na pytanie, jak to się stało i ja zaczęłam o tych tabelkach mhm. Rudzika opowiadać. To było właśnie tak, że pod koniec roku zazwyczaj, właśnie to było pod koniec roku 2017, usiedliśmy i on się mnie pyta,
Nasza córka miała wtedy rok tam z kawałkiem, więc nasze życie się zmieniło. Mieszkaliśmy we Francji, nie mieliśmy żadnej pomocy typu tam babcia, wiesz, ciocia. Nela jeszcze nie chodziła do żłobka, dopiero dostaliśmy żłobek. Pamiętam, że on się mnie pyta, no dobra, to zróbmy tak, że powypisujemy sobie jakieś priorytety, żeby było wiadomo, co kto chce zrobić. No i ja pamiętam, że wypisałam kilka rzeczy i miałam coś takiego, że wypisałam tam, że chcę napisać powieść i to już było wiadomo od dawna, on już od dawna mnie namawiał. Ja nawet w ciąży zaczęłam ją pisać, ale wiesz, w ciąży to nie, to ciężko się romanse pisze, nie? Tak jak, to znaczy dla mnie było ciężko. I ja wtedy się nadawałam do pisania o wózkach, a nie, wiesz, cały czas myślałam o tym. Znaczy nie byłam aż tak skrzywiona, może, znaczy okej, nie skrzywiona, wiesz, to każdy ma inaczej. Chodzi mi o to, że nie było tak, że ze mną tylko o tym można było porozmawiać, to mam na myśli, ale nie nadawałam się do tego, żeby się większym projektem zająć, bo myślami oczywiście już byłam właśnie w tych wózeczkach, ale ambicje cię nadal tam trzymały, wiesz. Tak. Tak, trzymały mnie. Oczywiście. Przecież wiesz, że jak ja szłam do szpitala, ja miałam zaplanowany poród, ponieważ moja córka się nie obróciła i oni tam w Holandii w ogóle próbują obracać dziecko i próbowali nawet dwa razy, ale się nie udało, więc niestety tak było ułożone, że dla bezpieczeństwa mojego i Neli musiałyśmy iść do szpitala, więc wiadomo było. I ja wiesz, że jeszcze dzień przed sprawdziłam maile, dałam mojemu Rudzikowi hasła i powiedziałam, że jak ja będę w szpitalu, to on będzie maile odbierał, wiesz? I on w szpitalu mi przeczytał maila, że dostałam propozycję wydania książki tej o bieganiu wtedy i mówi, że panie proponują spotkanie na Skype'ie, bo wiedzą, że ty masz małe dziecko, te dwudniowe. I ja mówię, dobrze, to odpisz im, że tak, wiesz? I Nela miała tydzień chyba, jak się z nimi widzieliśmy na, wiesz? Nie, no to w ogóle... I teraz wszystkie matki... No, po prostu jak tak. Jak mogłaś. No, jak mogłam, nie? No, ale no, no, siedziała przy mojej piersi i rozmawiałyśmy z paniami z wydawnictwa. Ja dwa dni przed porodem byłam na spotkaniu biznesowym i tak? Widziałam to, co było w oczach kobiet, które siedziały. I ja mówię, przecież ciąża to nie choroba. No. Przecież jeszcze mam szare komórki, potrafię rozmawiać, łączyć kropki, planować. I one tak patrzyły po prostu na mnie z takim, pożal się Boże, a dwa dni po urodzeniu Zuzki dzwoniłam, czy zrobiły to, czy tamto, więc... One, ale ja się dziwię, że ty w ogóle do mnie dzwonisz. No tak, tak, nie? Ale to, no. To się leczy ponoć. No właśnie chyba tak, bo ja rzeczywiście też tak miałam, także znam to bardzo dobrze. I pierwszy post, wiesz, na bloga napisałam, jak Nela miała tydzień. Więc jakby, no ale wiesz, wiadomo, no to po prostu usiadłam wieczorem na 2 godziny, ale po prostu w ogóle wiesz samo to, że ja chciałam to zrobić, nie? Że wiesz, że miałam na to siłę, zamiast się położyć, nie? To jakby jest... Ale z drugiej strony, jeżeli masz potrzebę, to... Tak, więc myślę, tym bardziej, że właśnie rzeczywiście po prostu, wiesz, bardzo się bałam cesarki, a okazało się, ja tak bardzo chciałam rodzić naturalnie, wiesz, i oczywiście i tak dalej, więc bardzo mi było przykro. Okazało się, że było super, że oni bardzo zadbali o to, żeby, wiesz, właśnie od razu mi ją dać do, żeby był kontakt skin to skin i tak dalej. Więc byłam bardzo wzruszona tym, że ten poród się tak przyjemnie odbył, że Konrad ze mną był cały czas, że mógł przecinać pępowinę. No było jakby nam bardzo dobrze i że, wiesz, spał tam z nami w pokoju przez 3 dni. I chciałam to opisać, żeby właśnie powiedzieć, że kurczę, bałam się, a było naprawdę bardzo dobrze to wszystko zorganizowane. I no, ale wracając do tematu, to właśnie wtedy się mnie też zapytał, co bym chciała i wrócił ten wątek tej powieści i on mówi, ale słuchaj, to ty źle robisz, bo ty zawsze robisz tak, że ty sobie to wpisujesz na koniec dnia, bo wiesz, że to jest mało ważne, bo ważniejsze są te takie priorytety, wiesz, na zasadzie właśnie klient, przygotowanie materiału dla klienta, coś tam. I on mówi, nie rób tego. Zrób najpierw, wiesz, oczywiście, no wiadomo, że jak jest klient i jest umówiona data, to tak, ale nie, że jeżeli ja oprócz tego sobie wydumałam, że na przykład, wiesz, chcę napisać, dajmy na to artykuł, jak się ubrać do biegania zimą, ale nie mam do tego żadnego sponsora, to jest mój wymysł, ale z tyłu głowy wiem, że chcę napisać powieść, to najpierw on mówi usiąść na 2 godziny, czy tam na godzinę nawet tylko dziennie, staraj się coś zrobić w tym kierunku i potem weź się za te rzeczy, które masz do zrobienia. I ja tak zaczęłam robić. I dzięki temu udało się napisać tę powieść. Oczywiście z czasem zaczęłam sobie
odejmować innych rzeczy. Między innymi właśnie przestałam trenować 6 razy w tygodniu, to o czym rozmawiałyśmy, tylko 2 albo 3 i skróciłam bardzo te treningi. No tak manewrowałam tymi rzeczami, co zrobić, żeby znaleźć czas na pisanie. No też pisałam wtedy, wiesz, w bardzo ciężkich warunkach, bo pamiętam, że mieszkaliśmy w małym mieszkaniu, ja pisałam bardzo często w łazience na podłodze, bo Nela była, wiesz, mała i chciała, żebym w nocy na przykład jak się budziła, to długo nie mogła zasnąć, więc ja ją najpierw uspokajałam, ale później na przykład zostawiałam już ich razem w pokoju, więc musiałam się zamykać, ale w łazience to się zamykałam tak naprawdę dlatego, że jak my mieliśmy często gości, mieliśmy taki dom otwarty i musiałam się zamykać w łazience, bo goście po prostu byli i była jakaś impreza u nas, wiesz, na chacie, a w drugim pokoju na przykład spała Nela, którą położyłam i ja sobie jak ją położyłam, to szłam pisać do łazienki na podłogę, no i tak powstała moja pierwsza powieść, ale właśnie dlatego, że wiedziałam, że chcę ją napisać, wiesz, i stwierdziłam, że to jest dla mnie ważne, że dobre, że będę siadała na godzinę, kiedy ona na przykład właśnie ma drzemkę albo coś tam i tak od godziny, powoli, powoli, przez rok ją, dajmy na to, napiszę. Napisałam ją szybciej, bo więcej tego czasu udało mi się wygospodarować. No i jakie to jest uczucie? Ja się popłakałam ze szczęścia, kiedy dostałam odpowiedź od wydawnictwa, pamiętam, i w ogóle do dziś mam screena tego maila w telefonie i dostałam wiadomość, że Pani Aniu, bardzo nam się podoba ta powieść i z przyjemnością ją wydamy. To ja, słuchaj, myślałam, że to jest w ogóle jakiś żart, jak to dostałam, bo słyszałam oczywiście te historie o tych wydawcach, ile to, wiesz, czasu trwa i tak dalej. I byłam przeszczęśliwa, że, no, że ktoś chciał ją wydać. Pamiętam ten dzień do dziś, wiesz, że to był taki przełomowy moment. Pierwsza wizja ci się pojawiła? Jak zobaczyłaś? Widziałaś siebie na spotkaniu autorskim w kapeluszu, wiesz, zdającą, podpisującą książki, czy raczej no, pewnie tak, palmami, wiesz, wydającą pieniądze za... Nie, bo nigdy się nie udziłam, że to jest takie proste, wiesz, jeżeli chodzi o pieniądze, na to, bo wydałam już wcześniej książkę o bieganiu, nie? Więc jakby wiedziałam, że to nie jest tak kolorowo, aż tak kolorowo, natomiast bardziej pewnie na tych spotkaniach autorskich, ale ja od razu też myślałam właśnie o okładce, dlatego się zaśmiałam, jak o niej wspomniałaś, bo pamiętam, że ogólnie to jest tak, że w wielu wydawnictwach to wydawca decyduje, jak ma wyglądać okładka. I to było zabawne, bo ja nawet tego nie wiedziałam. Ja się po prostu na tym kompletnie nie znałam. I ja w ogóle do nich przyszłam, wiesz, nowa, nigdy nic nie wydałam, nie okej, książka o bieganiu, ale jakby ten... I ja do nich mówię, słuchajcie, bo ja to widzę tak, okładka będzie czarna albo ciemna i złote litery. I jakby co tam będzie na tym zdjęciu, to jeszcze nie wiem, ale ja chcę, żeby była taka okładka. I ja po prostu do nich poszłam, wiesz, oni przyzwyczajeni do tego, a ja do nich, chcę, żeby była taka, nie? Gdzie jeszcze oni, no pewnie tak, bo złocenia dodatkowo kosztują, nie? A tu jakaś debiutantka sobie wymyśliła złote litery, nie? Jakby była Prusem. No i o dziwo, spełnili moje marzenie. Okładka jest właśnie pani z tym dekoltem. No przyznam, że nie byłam wielką fanką tego zdjęcia, ale też sama później właśnie jak taka rasowa pracoholiczka i nadgorliwa, wiesz, perfekcjonistka, przez 2 tygodnie szukałam po stokach różnych, bo widziałam, że zdjęcie jest stokowe, zdjęć, które by mogły pasować, ale trudno było znaleźć takie, które by rzeczywiście było w podobnym klimacie i pamiętam, że na szczęście właśnie ten mój Konrad, który jest moim głosem rozsądku, wiesz, mówi, proszę cię, no nie marnuj czasu na to, pisz drugą książkę, a nie, wiesz, będziesz przeglądała. Oj, Konrad, teraz, wiesz. Trener taki, tak, no. Tak, i naprawdę on mnie bardzo wielu rzeczy nauczył. Przesadziłeś się na wspierającego. No, tak, naprawdę bardzo mnie wspiera. No, to mogę powiedzieć, że wiesz, że jest super, on nawet, wiesz, chociaż wiem, że to nie jest jego hobby, to przegaduje ze mną na przykład, wiesz, moje nowe powieści, jak ja mam jakiś pomysł i on już widzi, jak ja mówię, czy mogę ciebie prosić, byśmy na kawkę usiedli na chwilę, on o książce będzie rozmawiać, już taki, wierzę, ja już go będę męczyć, wiesz, ale rozmawia, siada i rozmawia, więc tutaj też on mi właśnie powiedział, że wiesz, mówi, no po co sobie zajmujesz tym głowę, oni się na tym znają, oni to robią, zostaw to im. I tak zrobiłam i teraz tak robię, ale wiesz, bardzo długo nie mogło mi to wejść. Przy jeszcze kilku powieściach kolejnych bardzo ingerowałam. To znaczy, no chciałam, ale się nie dało. Ale jakby chciałam. A teraz już zostawiam to wydawnictwu. Ale przy ostatniej twojej są złote litery, no hello i ciemny kolor na okładce. Tak, bo tak kontynuowałyśmy tę myśl. A właśnie, i żeby było, ja tak mówię, że już teraz odpuszczam, ale to zdjęcie ja znalazłam. Żeby było ciekawiej. Tego zdjęcia szukam 2 miesiące. Też wybrałam. Do nowej
okładki. Ja się sama, moje wydawnictwo jeszcze tego nie wie, ale ja sama znalazłam grafika i już się do niego odezwałam. Więc jakby, wiesz, ale wcale nie ingeruję. Nie, no, wcale nie. Bo ja stwierdziłam, że wiesz, że to już mam takiego asa w kieszeni, bo ja przyjadę teraz na spotkanie i powiem, jeżeli chodzi o okładkę, to już znalazłam nawet grafika. W ogóle jest bardzo zainteresowany tym projektem, wiesz. No i co? Cóż oni mogą powiedzieć? No, powinni się cieszyć. Spotkałaś się z takim określeniem, że piszesz romansidła, że piszesz byle jakie, to nie jest żadna powieść, ty nie jesteś żadną pisarką. W dzisiejszych czasach każdy może napisać powieść. Gwiazdy telewizji piszą książki, poradniki i inne rzeczy. Nie spotkałaś się z hejtem w tym temacie? Spotkałam się i spotykam się cały czas. I wiesz co, na początku to było dla mnie bardzo trudne. Pewnie też z tego względu, że często, wiesz co, myślałam sobie, że lepiej było nawet studiować coś innego. Dlatego, że gdybym nie studiowała filologii polskiej, to nie miałabym mózgu skażonego, wiesz, właśnie takim dzieleniem literatury na lepszą i gorszą. I ja teraz dopiero widzę, że na przykład kiedy ja byłam młoda, kiedy studiowałam, to ja to nazywam literacki snobizm, to ja byłam taką snobką literacką. Wiesz, że ja po prostu mówiłam, że ho, to jest kryminał, no na pewno będę czytała, wiesz, Dana Browna będę czytała też coś. I dopiero jak zaczęłam bliżej poznawać tych autorów, oczywiście nie osobiście, ale na przykład słuchać z nimi rozmów, podcastów i tak dalej. Znaczy, wiesz, dużo wcześniej zaczęłam czytać literaturę popularną. Nie dopiero wtedy, kiedy o nich zaczęłam słuchać, ale mi się tak to wszystko w głowie poukładało, że po pierwsze to, wiesz, to jakby może nie, może właśnie nie po pierwsze, bo zaraz będę za długo o tym mówić, ale najważniejsza myśl jest dla mnie taka, że trzeba wybrać sobie gatunek, w którym się dobrze czujesz, który lubisz, który jest ci w jakiś sposób bliski, i starać się być najlepszą osobą w tym gatunku. Czyli na przykład, wiesz, ja nie będę teraz próbowała mówić, że nie, nie, bo to, co ja piszę, to nie są romansidła, tylko będę się starała pisać. Czasem to są romansidła, czasem to są bardziej powieści obyczajowe, wiesz, że tak, z elementem romansu. Ale jak będę miała ochotę na thriller, to napiszę thriller. Tak, tylko jakby w tej chwili, na przykład powieść, nad którą pracuję, ma wątek romantyczny i on jest ważny, ale zaznacz, on jest romantyczny, rozczaruje niektórych, bo będzie pewnie najmniej erotyczna z moich powieści. Tam jest zupełnie inny problem, który jest najważniejszy i bardzo cieszy mnie to, że mogę się nim zająć, bo w dużej mierze w Szklarskiej Porębie rozgrywa się fabuła tej nowej powieści. I wiesz, jakby no, spłycanie tego, że to jest romans, jest takie, wiesz, no ujmując, że no, no tak. Ale to zrobiłaś na zasadzie, żeby wyjść z szufladki? Nie, tak nie, nie, czułaś? Po prostu miałam pomysł. Okay. Ja po prostu mam coś takiego, że wiesz co, realizuję jakiś pomysł na daną fabułę. Ja w ogóle rozmawiałam z moim wydawnictwem i powiedziałam, że słuchajcie, dużo romansów, dlatego ja czasami nie lubię tak, że niektórzy z założenia nie przeczytają jakiejś książki, dlatego że to jest romans, ale prawda jest taka, że dużo romansów praktycznie w ogóle nie ma fabuły, bo ja czytam różne książki i jest dużo romansów, które nie mają. Nawet moja pierwsza powieść jest bardzo uboga fabularnie, bo wiesz, ja się dopiero uczyłam pisać, to jest mój debiut. I na pewno jest duża różnica między Dzisiaj śpisz ze mną, a Zostań u mnie na noc. I ja w ogóle ucieszyłam się bardzo, że mogę napisać drugą część, bo gdzieś mi to tam chodziło po głowie, żeby ją napisać już od dawna, ale ja z założenia, wiesz co, marzyłam o tym, żeby napisać drugą część, która będzie lepsza od pierwszej, bo zazwyczaj jest tak, że pierwsza część to jest super, a potem wszyscy mówią, że o, ale ta druga część to już taka na siłę i w ogóle beznadzieja. A ja wiedziałam, że ponieważ pierwsza część była napisana tak trochę, nie wiem jakiego słowa użyć, ale wiesz, na takiego świeżaka, no ja nie miałam pojęcia, co ja robię. Ja po prostu właśnie powiedziałam Konradowi, oj, słuchaj, marzę o tym, żeby napisać powieść. On powiedział, siadaj rano na godzinę dziennie i pisz, nie? I ja w tej łazience pisałam. A potem już byłam dużo bardziej świadoma, dużo czytałam z teorii literatury, oglądałam mnóstwo programów, wywiadów, wiesz, właśnie z zagranicznymi pisarzami. Wtedy właśnie nabrałam ogromnego szacunku do pisarzy takich jak Dan Brown, dlatego o nim wspomniałam, czy James Patterson, czy jakieś inne osoby, które piszą, tak, które piszą, wiesz, no fantastyczne rzeczy i bardzo dużo pracy w to wkładają. Świetnie potrafią zabawić czytelnika, więc no dzisiaj na to inaczej patrzę. A czy mnie to boli? Trochę tak, nadal pewnie. Nie, dlatego, że nawet do dziś, teraz na moje urodziny przyjechał mój kolega, który też studiował filologię polską
I pamiętam, że jak była moja premiera, jak była premiera Dzisiaj śpisz ze mną, on w ogóle zrobił doktorat i wykłada na filologii polskiej na UW. Więc wiesz, już w ogóle jest dla mnie taki... Niegodność. Że, no właśnie, więc jak on mówi, słuchaj, to daj mi jakąś swoją powieść. Ja mówię, no nie, chyba nie, wiesz, bo tak jakby wiemy, że... Pamiętam do dziś, że jakby w tym roku, kiedy była premiera, on mówi do mnie, Anka, ale czemu ty napisałaś romans? I to był taki, wiesz, i ja to do dziś pamiętam i mówię, Piotruś, bo ja chciałam napisać romans, nie? I jakby, wiesz, i ja mu to ostatnio powiedziałam i on mówi, ja tak powiedziałem? To głupio ci powiedziałem, nie? I jakby teraz zupełnie inaczej rozmawiamy i to było śmieszne, bo wszedł u nas w Szklarskiej Porębie do księgarni, wziął moją książkę, przeczytał, chyba wziął Kilka opalnych nocy, wziął, przeczytał dwie czy trzy strony i mówi do mnie, słuchaj, przeczytałem, ty masz świetny warsztat. I ja mówię, wiesz, i ja po prostu tak słyszałam, mówię, Boże, że ty mi coś takiego powiedziałeś. Także wiesz, właśnie do tego zmierzam, bo nie opowiadam tego o to, żeby mówić, że mam świetny warsztat, bo wiesz, samemu się ciężko ocenić, ale to było bardzo miłe, tylko o to, że to był dla mnie fantastyczny komplement, bo raptem przestało się liczyć to, czy to jest romans, czy coś innego, tylko właśnie sposób, w jaki to jest opowiedziane. I to i dlatego myślę, że już dzisiaj mam do tego bardzo duży dystans. Mam też właśnie Sławek Gortych, tutaj nasz lokalny pisarz, który pisze kryminały, też czasami właśnie mówi, rozmawiamy o tym, no bo kryminały też często się mówi, że tak, że to są, wiesz, powieści do pociągu. Myślę, że w takim społecznym statusie kryminały są nieco wyżej nad romansidłami. Mhm, oczywiście. Do tego jeszcze dochodzi, że w ogóle książki Sławka to już w ogóle, bo przecież tam jest ogromny research zrobiony, jest dużo historii, więc to też nie jest taki kryminał, prawda, który się gdzieś tam w 2 miesiące napisze. Tym bardziej, ale jakby wiesz, że też czasami ktoś mu tam coś gdzieś powie, jakiegoś niekoniecznie miłego i czasami sobie o tym rozmawiamy i te wewnętrzne bóle gdzieś tam rozgryzamy i jest nam na pewno łatwiej, kiedy można się z kimś podzielić. Ale macie już takich 10 szybkich, ciętych ripost na tego typu gdzieś zarzuty w social mediach? Czy ja nie odpowiadam, wiesz? Olewasz. Olewam. Ja nie odpowiadam. Pewnie mi się zdarzy może czasem odpowiedzieć, jeżeli to jest bardzo jakaś personalna i generalnie nie. Ja na przykład też nie czytam za dużo, wiesz, ja robię coś takiego, że, bo ja musiałam sobie... Nie czytasz komentarzy. Tak. Nie, że książek, ale to też nie jest tak, że ja w ogóle nie czytam, bo mnie interesuje oczywiście feedback od czytelników. Ja czytam recenzje, czytam, wiesz, czytam jakieś tam opinie na Lubimy Czytać, Empiku czy innych serwisach. Tylko ja już wyczuwam na przykład, wiesz, jakby, że to pójdzie w niewłaściwym kierunku i wtedy nie czytam całości, żeby tylko sobie nie podnosić ciśnienia i na to nie odpowiadać, bo każdy ma do tego prawo, okej. Często to jest robione w zły sposób, w niekulturalny sposób i w nierzeczowy sposób i to jest bardzo trudne. Myślę, że to jest właśnie ciekawy temat do rozmowy, właśnie tak jak mówiłaś nawet na konferencji, bo to jest trudne dla osób, które zaczynają. Puk, puk, cześć, taka nowość teraz będzie. Taki mały blok reklamowy. Jeśli chcielibyście, aby w naszym podcaście zareklamować jakieś wasze usługi czy produkty, napiszcie do nas na biuro@boskiekarkonoskie.org. Lubimy używać dobrych rzeczy i lubimy też polecać wysoką jakość usług. Dlatego jeśli chcecie zostać sponsorami podcastu, zapraszamy was do kontaktu. Żegnamy reklamę. Bo jak zaczynasz, zaczyna się rozkręcać, każdy kolejny etap przynosi tyle samo, ile chwały, tyle samo problemów i jak sobie z tym radzić, jak wyważyć, bo z jednej strony wiesz, okej, olać, nie, ale z drugiej strony twoje wewnętrzne ja mówi, ileż można gówno na siebie przyjmować. Jasne, dlatego wiesz, ja na przykład u nas w domu właśnie to jest takie skrajne podejście, że ja się bardzo przejmuję, mój Konrad zawsze mówił, olać, w ogóle tam nie odpisuj, nie, jakby wiesz, i ja mówiłam, no tak, ale i tak jak powiem ci, że jeszcze mi było dosyć łatwo z blogiem, dlatego że to było bardziej takie funkcjonalne. To były artykuły i tak jakby, wiesz, trudno się przyczepić to, raczej musieliby się przyczepić do wypowiedzi jakiegoś specjalisty, bo ja tam mało pisałam, ja nie wchodziłam nigdy w rolę specjalisty, tylko bardziej jakichś swoich subiektywnych odczuć. Tak, i więc jakby to albo musieliby do tego, oczywiście były takie komentarze, albo personalnie do mnie, no ale to już, wiesz, to są subiektywne jakby rzeczy, a tutaj to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne, tak, bo to jest jakby no, to moje hobby, to, mo-
moje marzenie, nie? To moje coś, czemu ja całe życie, wiesz, że tu wiersze, tu później filologia polska i tak dalej, że całe życie było wokół tych książek. I ja się bardzo bałam premiery pierwszej i ja też myślę, że dlatego ja z tym zwlekałam, bo ja nie byłam gotowa, jak byłam młodsza na, wiesz, na krytykę. Ja nawet pewnie nie byłam gotowa jeszcze na nią przy okazji premiery i nie wiem, czy nadal jestem na nią gotowa, ale na pewno dużo bardziej niż wtedy. Ale wiesz, ja jak przyszedł taki moment, że dostałam propozycję z Netflixa, że ta powieść zostanie zekranizowana, najpierw przez 2 tygodnie nie spałam, z wrażenia oczywiście, ale też trochę ze stresu, na zasadzie, o Jezu, co to będzie, co zmienią i w ogóle, czy ten film mi się spodoba, tak i tak dalej. Później zaczęłam się zastanawiać, wiesz co, ja też, ty na pewno też wiesz, jak ludzie oceniają to na Filmwebie i na tych wszystkich rzeczach, na książkach, to jest jeszcze tak, wiesz, może być, ale ten Filmweb czy coś, no właśnie, prawda, to żeby ci jeszcze chciało później napisać, a na filmach jest tak, bo ja pamiętam, jak nawet czytałam opinie, wiesz, jak było na etapie doboru reżysera. I na przykład ja tam dostałam kilka nazwisk, ja oczywiście nie miałam na to wpływu, ale fajne było to, że mogłam sobie podejrzeć i mogłam ewentualnie swoją opinię jakąś tam wyrazić. To pamiętam, jak sprawdzałam tych reżyserów i wiesz, tam oczywiście są te punkty i na dole komentarze, to powiem ci, że ja pamiętam, że mówię do Konrada, wiesz co, jak ja bym o sobie przeczytała takie komentarze, to ja nie wiem, czy ja bym coś jeszcze nakręciła. Ja zauważyłam, że przy premierze mojej którejś tam powieści, jak się przy premierze dziewczyny mojego męża, która ma okładkę zresztą mam ją przy sobie, bo pomyślałam, że można, że jest wakacyjna i może będziesz chciała zrobić konkurs na przykład dla bardzo słuchaczy, więc ją przyniosłam. I okładka jest taka bardzo letnia, bo powieść też jest letnia. Jest ciemna, nie ma złotych liter. Ale wiesz co, my tu nigdzie nie pisaliśmy, że to jest komedia romantyczna. Może to trochę, że tutaj opinia Natalii, tej Italia by Natalia jest zabawna powieść z nutką pikanterii. No ale znowu, to jest opinia Natalii Rosiak, a nie, że wiesz, opinia od wydawnictwa. Tutaj zresztą też z opisu wynika, że się pojawiają perypetie i problemy. A ludzie jakoś, sporo osób się zasugerowało, że to będzie komedia i później pisali, że a jednak tam się pojawiają takie też grubsze tematy. No i było mi bardzo przykro, bo jakby wiesz, myślałam sobie, no kurczę, no ale my nie pisaliśmy, że to jest komedia romantyczna. I tylko jakby no jest zabawna, bo jest zabawna, ale wiesz, to nie jest komedia. I to było takie nieprzyjemne i powiem ci, że tak mnie to czasami gdzieś tam potrafiło dotknąć, że ja już tego dnia nie byłam w stanie pisać, już nie byłam w stanie pracować nad kolejną książką i pomyślałam sobie, jej, to jak ten film się ukaże, to ja w ogóle przestanę pisać chyba, jak wiesz, przeczytam takie opinie gdzieś tam w internecie, bo wiedziałam, że jak wiedziałam, jak ludzie komentują i zaraz wiesz, no co z tego, że komentują film, to na pewno będzie, że to książka musi być jeszcze 1000 razy gorsza i w ogóle w życiu tego chłamu nie przeczytam, czy coś takiego, no bo jakby wiemy, jak to, wiesz, wygląda. I ta autorka to musi być skończona idiotka, bo jakby, no, pewnie takich bym się spodziewała. I pomyślałam sobie, czy ja jestem na to gotowa. I ja, wiesz co, zgłosiłam się wtedy do psychoterapeutki. Uznałam, że to jest dla mnie moment na terapię, bo powiedziałam jej, że ja się chcę przygotować na to, co będzie. I powiedziałam, że ja nie przychodzę z żadnym konkretnym, czy przychodzę z bardzo konkretnym, ale żeby mi dała jakieś narzędzia, jak sobie z tym radzić, wiesz? I naprawdę jakby poszłam do niej z tym i zapytałam się, czy ona... A czy nie miała takiej samej miny, jak wydawnictwo, jak przyszłaś i gdzieś mówiłaś, że chcesz okładkę taką, a taką? Trochę, trochę tak. I wiesz, i to było ciekawe, bo właśnie przez chyba tam, nie wiem, 4 miesiące, jak się spotykałyśmy, ona jest z Warszawy, więc się spotykamy na Skype'ie, ona, wiesz, zawsze mówiła do mnie, że ja ciągle przychodzę właśnie z jakimiś rzeczami z pracy, nie? Że ja tylko przychodzę tak zadaniowo i dopiero później zaczęłam jakby, no wiesz, właśnie. I to było to, nie? Że wiesz, że to wymagało czasu. Ja po prostu cały czas miałam w głowie ten tryb taki właśnie, wiesz, zadaniowy, no. I ona bardzo dzielnie jakby... Ale dokopałyście się? Dokopałyśmy się, tak. Dokopałyśmy się, ale bardzo długo, że wiesz, w ogóle fajne było to, że ja sama to zauważyłam, że ja mówię do niej, jej, ty wiesz, ile ja pieniędzy zmarnowałam na to, że ja cały czas o tej pracy gadałam, a w ogóle nie gadałyśmy o istotnych kwestiach, nie? I tak jak wiesz, mówię, dopiero teraz my zaczynamy terapię, nie? No jest, tak. To jest proces, no musiałeś się od czegoś zacząć, musiałeś też do tego dojrzeć. No ciekawe, że doszłaś to taką drogą, nie? Tak, tym bardziej, że wiesz, na pewno jak ja bym jej przyszła
przyszła z tym nastawieniem, że ja muszę mieć konkretne rozwiązanie tutaj, bo proszę mi dać jakieś narzędzia do radzenia sobie, prawda? Ja sobie zrobię notatki. Notatki sobie zrobię, nie? I ten, bo ja tutaj konkretnie mam jeden problem, proszę go rozwiązać. Aha, i jeszcze nie śpię przy okazji, nie? I właśnie ona, wiesz, i gdyby ona mi wtedy powiedziała, Aniu, no wiesz, no, a może zacznijmy, jak u ciebie relacje w domu wyglądały? No to bym powiedziała, że się w głowę popchnęła i że ja nie mam czasu na to, żeby teraz rozmawiać, jak wyglądało moje dzieciństwo, wiesz, czy no, także... Musiałam do tego dojrzeć. A ile czasu trwała terapia? Teraz się kończy. To jest, wiesz co, rok z kawałkiem. No tam bywało tak, że, wiesz, to nie było tak, że myśmy się zawsze widziały raz w tygodniu. Czasami coś tam gdzieś wypadało, ale raz w tygodniu generalnie. To ponad rok. Widzisz różnicę ani sprzed, ani po? No bardzo dużą. I właśnie dlatego tak jakby, wiesz co, to był taki moment, że sama poczułam, że to jest chyba ten moment, że dostałam te narzędzia, albo że sama je sobie dałam. Mhm. Coś chyba zostało zamknięte, w tym sensie, że to jest, broń Boże, nie uważam, że to jest koniec jakiegoś procesu, tylko ja już teraz widzę, co ja muszę dalej robić, żeby się rozwijać i nad czym pracować i ja cały czas to robię, wiesz, że słucham podcastów, książki, dzisiaj dosłownie też szukałam dla siebie takiej terapii, która jest połączeniem, bo cały czas jakby zmagam się z RZS i wiesz, i też cały czas szukam tych głębszych przyczyn, skąd to się bierze, więc jakby to nie jest tak, że ja to kompletnie porzucam, tylko widzę, że muszę na moment się skierować gdzie indziej. Na zasadzie, wiesz, są takie różne teraz metody, typu połączenie fizjoterapeuty z leczeniem takim jak psycholog, że wiesz, że jakieś tam leczenie traumy, czy coś takiego. Więc szukam też takich różnych rozwiązań i wiem, że powoli mi się coś we mnie pootwierało, że chcę teraz więcej i że tak jakby zaczynam się rozglądać za jeszcze innymi drogami, żeby gdzieś tam do siebie, do środka się dogrzebać. Ale widzę ogromną i wiesz, zaczęłam spać. No oczywiście też tutaj wiele rzeczy miało na to wpływ i to bardzo długo trwało i oczywiście zdarzają mi się nadal gorsze noce gdzieś tam, ale dużo rzadziej. Też właśnie moje reakcje na krytykę są zupełnie inne i w ogóle wiesz, zupełnie inaczej rozmawiam z ludźmi przez telefon, nawet takimi, którzy coś ode mnie chcą. Widzę też, że się nauczyłam i tak, i to jest, ale właśnie to nie nauczyłam się jeszcze, ale uczę się i bardzo tego pilnuję i wiesz co, dostałam teraz od przyjaciółki książkę Odwaga bycia nielubianym. Bardzo mi się ten tytuł podoba. Jeszcze jej nie przeczytałam, ale stwierdziłam, że Jezu, ona jest idealna na ten moment dla mnie, bo ja już jestem w tym procesie, że już, wiesz co, robię to, że już odmawiam ludziom często albo tłumaczę, czemu czegoś nie zrobię i nawet jak ktoś ze mną dyskutuje i mówi, ale Ania, no jedna rzecz taka, no mogłabyś to zrobić, to ja mówię, no tak, ale dzisiaj jedna rzecz, jutro druga, a za 3 tygodnie znowu nie będę spała. Przestaję się bać mówić ludziom nie i to jest dla mnie bardzo dużo, bo ja ciągle się zgadzałam na milion jakichś rzeczy, których nie chciałam robić, tylko dlatego, że wiedziałam, że właśnie ktoś będzie niezadowolony, nie? I albo wiesz, że miałam takie wrażenie, że muszę wszystkim wokół dogadzać, a nie sobie. Pragniemy zasłużyć na coś, że jakby nie podchodzimy do drugiego człowieka na zasadzie zaakceptuj mnie takim, jakim jestem, ja jestem. Nie sprawiaj, żebym ja musiała zasługiwać na twoją uwagę, na twój szacunek i tak dalej, i tak dalej. To gdzieś są rzeczy, które naprawdę głęboko gdzieś ksią i które trzeba na terapii wyciągnąć. Tak, pytam się tak. Ciebie dlatego, że jak często dziewczyny bardzo długo ten moment decyzji na terapię przeciągają do chwili, w której po prostu padają na pysk i nie mają nawet siły podnieść tej głowy. A czasem jest tyle sygnałów po drodze, żeby je wsłuchać się w siebie, że dopiero po terapii mówią, że za dużo czasu straciły na to, żeby pójść do psychologa czy do psychiatry. I dzisiaj, po pół roku, po roku terapii, są zupełnie innym człowiekiem, że nagle rodzina się nie rozpada, że nagle właśnie potrafią stawiać granice, że nagle się dowartościowały, że nagle zrozumiały, kim są i z czego pochodzi takie, a nie inne zachowanie. Więc terapia pomaga. Oczywiście. To też w naszej miejscowości, czy małych miejscowościach, ciągle jest takie przeświadczenie, że ty jesteś wariatką. Dziewczyny, jak się decydują na terapię, to nie chcą nawet iść do terapeuty, który jest w ich mieście, bo ktoś zobaczy, że ja tam wchodzę. To jest smutne w dalszym ciągu. No jest. Ale fajne, że poprzez COVID też
stało się możliwe terapeutyzowanie online, więc to jest po prostu fantastyczna sprawa, więc tu dziewczyny, słuchajcie tego, co mówi Ania, terapia jest dla ludzi. One są po to, żeby wam pomóc. Tak, i tym bardziej, że jeszcze tutaj taka ważna rzecz, bo wiesz, długo ciągnąca się terapia u terapeutki, to jest jedno, ale miało na mnie już duży wpływ w czasie tych spotkań, ale ja, to wymagało czasu, żebym ja się jakby zaczęła gdzieś tam otwierać i grzebać gdzieś tam w sobie, ale na przykład, wiesz, bezsenność nie znikała i ja się czułam i tak coraz gorzej, fizycznie się czułam coraz gorzej i myślałam sobie, kilka razy chodziło mi po głowie, że mówię, może ja powinnam tak naprawdę do psychiatry się, wiesz, zwrócić z tą bezsennością, no bo tak jakby, no, pytałam się mojej, wiesz, terapeutki, ona mówiła, że no na razie jakby no tam próbujemy to jakoś rozwiązać. I ja myślę, że to, bo wiesz, bo właśnie tych terapeutów nawet mniej się wstydzimy niż psychiatry, no bo psychiatra to już w ogóle, no to już w ogóle jesteś, wiesz, wariatką, nie? I ja jakby miałam takie poczucie, że no nie, no ale to terapeutka by mi powiedziała, nie? Terapeutka by mi powiedziała, że powinnam może iść do psychiatry na przykład, że może, nie wiem, po jakiś, wiesz, lek na sen, czy cokolwiek, jak mi jeszcze innego zaleci. I dopiero właśnie jak byłam na konferencji Boskich Karkonoskich w zeszłym roku i posłuchałam wykładu psychiatry i w ogóle ten psychiatra wydał mi się taki, wiesz... Najlepszy z najlepszych, bo taki normalny, tak. Nie? I taki fajny. I taki pomyślałam sobie, Jezu, jak ja bym chciała z nim pogadać i mu właśnie powiedzieć, co ja mam zrobić z tą moją bezsennością. I wiesz, jak on właśnie nam wyświetlił slajd z tym, że często za późno się zwracamy o pomoc, dlatego, że już mamy bardzo dużo symptomów i okazało się, że ja mam bardzo dużo z tego, co on miał. Na tablicy miałam, wiesz, 80% rzeczy. To pomyślałam sobie, nie, no dobra, ja nie mogę tak czekać, aż moja terapeutka mi na przykład powie, jeżeli ja już nie śpię, bolą mnie wszystkie stawy, coś się ze mną dzieje. Otóż narasta frustracja, bo tak, liczysz na to, tak, że... Tak, do tego byłam właśnie cały czas poirytowana też, bo wiesz, bo po prostu już nie wiedziałam, co się dzieje i jakby nic nie działa. Więc też się odważyłam skonsultować, dlatego, że i zapytałam się wtedy mojej terapeutki, ona mówi, tak, tak, jak najbardziej, jeżeli tak czujesz. Mówię, no to super, to nie mogłam pani tego powiedzieć. A to też jest znowu tak, że to musi wyjść od nas, tak, nie? Że to ja muszę zdecydować, że chcę. Także też uważam, że to jest bardzo ważne, żeby nie czekać z tym zbyt długo. I słuchać siebie, żeby potem nie doprowadzić się do sytuacji, w jakiej może jest Ania, i żeby nie diagnozować u siebie tej czy takiej choroby przewlekłej, którą się będziesz do końca życia zmagała. Tak. Netflixa nie możemy tutaj zlekceważyć, wspomniałaś o nim. 2 tygodnie mówiłaś, nie spałaś, bałaś się tej premiery. Obejrzałaś wcześniej, nie? Tak, ale niedługo przed, wiesz, niedługo przed, ale nie cały. Obejrzałam 50 minut, więc no dość dużo, ale nie cały. A czemu nie cały? No bo to skomplikowany był układ, wiesz, bo to jest tak, że to wszystko jest tak pilnowane, więc ja musiałam oglądać pod okiem producenta w Warszawie, wiesz, gdzieś tam na laptopie i to też tak wynikło, jakbyśmy się umówili, to ja bym przecież specjalnie pojechała, żeby to obejrzeć, ale to było tak, że my byliśmy umówieni na spotkanie, które miało w ogóle czego innego dotyczyć i po prostu padło pytanie, a ty w ogóle widziałaś ten film, nie? I ja mówię, no nie, gdzie miałam go widzieć? A no to my ci teraz włączymy. No i wiesz, no ja i bardzo długo pobieraliśmy ten film, chyba 2 godziny, a ja już byłam potem poumawiana też na wieczór i tak jakby, no wiem, że to było ważne, ale już nie, jakby wiesz, ja byłam tylko kilka dni w Warszawie i nie mogłam już tego przesunąć, bo też miałam lekarza, więc obejrzałam 50 minut filmu, tak, i dopiero później oglądałam już z dziewczynami właśnie w tym kinie pierwszy raz cały. I? No wiesz, film bardzo różni się od powieści, więc... Ja do tego podeszłam tak, jak ja pamiętam. Dla mnie chyba większym takim zderzeniem było, jak najpierw dostałam scenariusz, bo wtedy zrozumiałam, jak dużo rzeczy jest inaczej. Więc ja, kiedy przeczytałam 2 pierwsze strony, czy jedną nawet, to stwierdziłam, że o nie, muszę nie poczekać. Powiem. Jakby tak, że muszę poczekać, bo na razie nie jestem w stanie tego przeczytać, bo widzę, że to jest jakby trochę inna historia. Więc ja odłożyłam ten scenariusz na kilka dni i później go jeszcze raz przeczytałam i wiesz co, ja go przeczytałam po prostu jak
czyjąś historię, nie swoją, bo wiedziałam, że to będzie bez sensu, jeżeli ja to będę porównywała. Mhm. Więc przeczytałam to tak, ten scenariusz był inny jeszcze niż to, co ostatecznie widzieliśmy. No i przyszłam do nich i mówię, wiecie co, jest okej, właściwie podoba mi się kilka rzeczy, które tam zmieniliście i tak dalej. No i oni byli zdziwieni, że jakby ja tam nie zgłaszam jakichś wielkich rzeczy, ale to chodziło o to, że to już i tak poszło. Ja wiedziałam, że ja nie mam na to wpływu, więc uznałam, że skupię się na tych jakby pozytywnych rzeczach, które gdzieś mi się tam podobają. Było sporo rzeczy, które mi się podobały. No i teraz też tak na to patrzę, wiesz. No, jest to inna historia, ale nadal widzę tam w niej jakiś sens. Odium komentarzy spadło też na ciebie po filmie. Tak, właśnie tych nie czytałam. No i słusznie. Ale tak, no właśnie, widzisz, sama wiesz, że słusznie, nie? Ale powiedz mi, czy to jest tak, że bardziej hejtują kobiety, czy bardziej hejtują w ogóle w skali? Bo ty też dzielisz się swoim życiem w social mediach. To jest tak, że jakby ten hejt płynie od mężczyzn, czy od kobiet? Chyba od kobiet większy, ale wiesz co, od mężczyzn też. Przy okazji filmu to ja po prostu, wiesz co, ja widziałam komentarze, które się, bo ja nawet nie czytałam recenzji filmu, bo wiedziałam, że to nie moje jest, tak jakby w tym sensie, że jeżeli chcę zachować zdrowie psychiczne, to nie mogę się tym, wiesz, sugerować. Ja przeczytałam tylko kilka, dlatego, że na przykład ktoś z naszej ekipy, czyli mam na myśli producenta, czy kogoś takiego, wysłał mi link po to, żebym zobaczyła, że na przykład tutaj to było ciekawe, czy tam coś takiego. No to te czytałam wtedy, tak? Bo tak jakby tak wspólnie ustalaliśmy. No i wtedy, wiesz, czytałam czasami komentarze pod tekstem, to wiem, że mężczyźni też byli, bo... Bo obejrzeli, bo tak. Gdzie facetowi przeczytać? No właśnie, i wtedy zupełnie inny jakby jest wydźwięk pewnych rzeczy. I ja rozumiem, że wiesz, że... Ja w ogóle też się spotkałam z tym, że czasami na przykład, nawet jeżeli o książce była mowa, to niektórzy mężczyźni to zrozumieli, wiesz, zupełnie inaczej niż to, o czym jest ta historia. No ale powiem ci tak, no to jest już kwestia interpretacji, więc jak gdyby ja w to nie wchodzę, jeżeli ktoś uważa, że... Ja powiem ci tak, po premierze Dzisiaj śpisz ze mną, ja dostałam przynajmniej 10 wiadomości od kobiet, które mi napisały, że miały romans i dzięki przeczytaniu tej książki go zerwały, albo że dziękują mi za tę książkę, dlatego że prawie miały romans, bo na przykład, wiesz, zaczęły flirtować z kolegą z pracy, tam, nie wiem, SMS-ami czy coś takiego, ale że przeczytały tę książkę i w ogóle urwały ten flirt, bo tak jakby dotarło do nich wiele rzeczy. Więc jeżeli ja później czytam komentarz, że ja namawiam kobiety do zdrady, no to jest dla mnie kompletne niezrozumienie tematu i tak jakby, wiesz, no ja nie będę komuś tłumaczyła, że to nie o to w tej opowieści chodzi, nie? A inna sprawa jest taka, że później, jeżeli spojrzymy na Zostań u mnie na noc, to też jest taka kwestia, że ja też jestem ogólnie przeciwna, i jakby nie boję się tego powiedzieć, jestem przeciwna takim związkom, w których zostajemy z rozsądku, jakby wiesz, dlatego, żeby, nie wiem, bo dzieci, czy coś takiego. I bo ja kredyt. Nie mówię, tak, i, no, dokładnie. I ja nie mówię, że dzieci są nieważne. Są ważne, są najważniejsze, ale my też jesteśmy ważni. I mi chodzi o to, że wiesz, dzieci to wyczuwają. Przecież to nie jest tak, że dzieci się będą czuły świetnie w takim związku. I dlatego ja po prostu nie mogę słuchać takich rzeczy, wiesz. I dlatego tak jakby chciałam pokazać, że żadne z nich nie jest złe. Ani Maciek, ani Nina, tylko są innymi ludźmi. Okej, Nina w pierwszej części jest bardzo niedojrzała, ale też o to chodziło, że jakąś my... drogą doszła. Tak, że my też się, wiesz, gubimy, bo się musimy w nowej roli odnaleźć, połączyć ze sobą starą wersję siebie, karierę, do tego jeszcze dwoje małych dzieci, tak, i tak dalej. I do tego ten nasz chłop się na przykład oddala i nawet nic miłego nie potrafi powiedzieć. Brak komunikacji, to, że zamiast właśnie, nie wiem, wdawać się w romans, można by z mężem pogadać, ej stary, no... Może byś mi pomógł więcej, albo wiesz, spędził ze mną romantyczny wieczór. I jakby to wszystko chciałam pokazać, wiesz. I to, że ktoś to inaczej interpretuje, to jest jakby... Ja też jeszcze nie ukrywam, że wiesz, pewnie gorzej to pokazywałam wtedy, niż jestem w stanie dzisiaj to pokazać. Więc ja jakby mam do tego dystans, bo ja zupełnie inaczej na to patrzę. Ale pytam cię o ten hejt właśnie z kierunku kobiecego, bo jeżeli...
z jednej strony czytasz od kobiet to anonimowo, czy nawet pod nickiem, albo nawet, nie wiem, pod, bo nie wiem, czy to też są komentarze z imienia i z nazwiska negatywne. Czasem tak. Mhm. A masz tutaj do czynienia z siostrzeństwem zwykłym tutaj w Szklarskiej, to nagle zderza ci się świat, nie? I jak funkcjonować w takim dualizmie? No to jest bardzo trudne. Ja bardzo lubię kobiety i lubię je coraz bardziej z roku na rok, mhm. mimo jakby tych wszystkich, wiesz, rzeczy. Ja nauczyłam się tego, że to jest w nich, a nie we mnie. I tak jakby i to mnie ratuje. Wiesz, to znaczy, że ja zawsze wiem, że jeżeli ktoś krytykuje, ale tak głupio. Mam na myśli to, że wiesz, że często widzę, że ktoś nawet nie przeczytał mojej książki, bo to czuć. Bo jakby, bo nie wiem, czuć po argumentach, tak. nie, czy coś takiego. Pamiętam, że było kilka takich. I jeżeli ja na to odpowiem, na przykład kulturalnie i tak dalej, i ta osoba znowu wyleje jakiś taki ten, no to ja już wiem, jakby z kim mam do czynienia, nie? Ale na przykład, wiesz co, jestem bardzo zadowolona z tego, że kilka razy zdarzyło się tak, że ktoś, ja widziałam, że ktoś na przykład skomentował to nie u mnie, tylko gdzieś tam, tylko że ja byłam otagowana na początku na przykład tej dyskusji i mi się to wyświetliło. I na przykład pamiętam, dwie były takie sytuacje, że ktoś napisał, że nie czytałam książki, ale musi być słaba, coś tam i ja na przykład odpisywałam na to kulturalnie bardzo, że no książka jest, w książce coś tam było na przykład inaczej rozwiązane, bla, 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 bla i coś tam na przykład tłumaczyłam, ale tak bez tłumaczenia specjalnego, no nie pamiętam, wiesz, jakoś odpowiadałam po prostu na to i wiesz, że mi się zdarzyło dwa razy wtedy, że ktoś mi odpisał, ojej, no to wyszłam teraz na ten, przepraszam, bardzo przepraszam. I pomyślałam sobie, jej, jakie to miłe, patrz, że to nie była, wiesz, osoba tak naprawdę ten, tylko że potrafiła przeprosić i jeszcze publicznie, wiesz, pod swoim nazwiskiem na tym, to było super. I inna babeczka też, pamiętam, że coś, wiesz, odpisałam. Do dziś mamy kontakt, bo ona wtedy powiedziała, że przyznaje, że nie czytałam żadnej pani książki. I do dziś w ogóle mamy kontakt, bo ona powiedziała, że to nadrobi w takim układzie i tak dalej. I teraz, wiesz, wymieniamy się gdzieś tam wiadomościami, czasami mi coś tam podsyła, więc da się naprawdę, wiesz, z niektórymi rozmawiać, tylko że trzeba zachować ten spokój i wiesz. Ale powiem ci jeszcze, już nie chcę tak przedłużać, ale wiesz, że tak w tych hejtowych rzeczach albo dziwnych pytaniach ostatnio dostałam dwa dni temu taką wiadomość na zasadzie, a gdzie Rudzik, czyli mój Konrad, nie? I jakby, wiesz, i mówię, ale co ma pani na myśli? Bo nie widzę go w twoich relacjach i ja oczywiście specjalnie wtedy zmieniam, że się do niej zwracam per pani, no bo nie znam osoby, no tak. wiesz, a pytanie jest, gdzie Rudzik? I ja wtedy, wiesz, tłumaczę kulturalnie, że napisałam tej pani właśnie, że proszę pani, to jest mój profil autorski, gdzie dzielę się informacjami na temat klubu książki, ewentualnie czymś na temat mojej choroby, tak, albo książek, które czytam, piszę, ale jeżeli tak bardzo panią interesuje jakby moje życie z Rudzikiem, to podeślę pani kilka zdjęć z naszych wakacji, wiesz, i wysłałam jej te zdjęcia. I ona do mnie pisała, że oj, przepraszam, jeżeli panią uraziłam, ja mówię, nie uraziła mnie pani, tylko radzę na przyszłość się zastanowić, bo to jest takie trochę dziwne, żeby obca osoba mnie pytała, jakby i co, czego się pani spodziewała? No chciałam, tak z troski pytałam. Ja mówię, no ale pani jest obcą osobą, jaka to może być dla mnie troska, nie? Ale wiesz. Internet szybciej, czasem szybciej wyklikasz, niż pomyślisz, nie? No tak. Ja pamiętam taką odpowiedź, jak jeden z blogerów, Pigout, napisał jakąś niekorzystną recenzję na temat książek właśnie Remigiusza Mroza. No i Remek na to odpisał właśnie, będziesz jeszcze coś chciał z Iwoną. No tak. I więcej lajków miał pod swoim komentarzem, niż on pod swoim tekstem. No, i potem jakby oni na tej podstawie nawet drugiego posta, czy na drugi artykuł napisał i wiem, że tam się potem widzieli, już jakaś tam relacja się między nimi nawiązała. Ale jakby już kończąc temat, powiedz mi, rok temu byłaś na, prawie rok temu, na konferencji boskich. Co sobie pomyślałaś? No bardzo mnie to poruszyło, wiesz, że jest taka chęć w dziewczynach, żeby się zbierać do przysłowiowej kupy.
i razem coś robić, mhm. bo jakby no wiadomo, że jakby każdej przyświeca inny cel, ale że wiesz, jednak się spotykają. Tak jak ja powiedziałam, że coraz bardziej lubię kobiety, bo wiesz co, mam takie poczucie, że my dopiero z wiekiem zaczynamy się wspierać, a nie rywalizować, nie? Tak, to jest, i przychodzi gdzieś po 35 roku tak, życia. Tak, że właśnie ja zaczynam czuć, że ja mam teraz więcej koleżanek niż miałam i że one są dużo bliżej mnie, chociaż się znamy krócej. A kiedyś jakoś to było zupełnie inne. I wiesz, że nie wiem, na tej zasadzie, że jak chodziłam do liceum, to miałam kolegów, nie? I tak jakby, a teraz prawie w ogóle nie mam kolegów. I to mnie ucieszyło, że pomyślałam sobie, okej, to nie jest tylko tak, że to jest gdzieś tam w mojej głowie, że ja teraz, wiesz, tu klub książki i że dziewczyny chcą się spotykać, tylko to jest na szerszą skalę. I mnie to zachwyciło, że wiesz, że są w stanie wygospodarować sobie czas, przyjechać na cały dzień. W ogóle to, że właśnie znajdują ten czas dla siebie, wiesz, że one są tego dnia najważniejsze. To jest coś, co mi się podoba, że wiesz, że mówi się o małych miasteczkach, tak, że tutaj to my to tylko, wiesz, pilnujemy, żeby mąż jak wraca z pracy, to żeby miał ciepły ten, nie, no, obiad. A okazuje się, że nie. I że to, i właśnie to jest super, że dziewczyny próbują, że otwierają swoje działalności. Nawet jak coś się nie uda, próbują, robią coś innego. Wiesz, czasem ktoś wraca na etat, bo uznaje, że to nie było dla niego, bo to przecież jest normalne i to jest fajne, że się sprawdziły, że wiesz, że później nie będą żałować, że nie spróbowały. Także no, na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, że jest tak dużo osób, że to jest tak profesjonalna konferencja, bo ja, wiesz, bywałam na wielu takich konferencjach, też nawet zawodowo jeszcze, jak pracowałam jako dziennikarka. I to było świetne, świetne wydarzenie, bardzo dobrze zorganizowane, a do tego na luzie, ale przy okazji bardzo merytoryczne, więc nie też, że no, wiesz, na zasadzie pośmiejemy się i tyle, bo tak jak powiedziałam, pamiętam wszystkie osoby, które tego dnia miały wykład, a naprawdę już się bardzo źle czułam i wiesz, i pewnie byłam po nieprzespanej nocy. Ale pamiętam wszystkich, rozmawiałam z nimi jeszcze po wykładach, jak była przerwa na kawę czy herbatę, to szłam zadawać pytania, chociaż tak jak mówię, ja nawet się zastanawiałam, czy jechać, bo już się bardzo źle czułam, ale to mnie w ogóle też podniosło na nogi, uskrzydliło, mi dało do myślenia, że ze mną jest już naprawdę też kiepsko i że muszę poszukać lekarzy, wiesz, żeby się zacząć diagnozować i potem się okazało, że mam RZS i stąd ta moja bezsenność i inne problemy. Ja w ogóle, wiesz, i też jak stamtąd wyszłam, to jakby mi ktoś oczy otworzył. Dla mnie ten oczywiście wykład psychiatry był taki najważniejszy, ale to dla mnie personalnie po prostu, bo mnie to gdzieś tam, wiesz, że pomyślałam sobie, muszę szukać dalej. Ale jakby, no przede wszystkim zachwyciło mnie to, że jest tak dużo osób i tak dużo osób chce czegoś dla siebie. Czy warto przychodzić na takie wydarzenia? Bo dziewczyny często mówią, nie, ja się nie nadaję. One tam wszystkie tam prą, chcą sukcesu zawodowego. Ja nie jestem boska, ja nie ten. Bardzo warto, dlatego że ja myślę, że każda z nas jest boska na swój inny sposób, tak? I to nie jest tak, że nie wiem, że trzeba być przebojową, czy trzeba nawet prowadzić swoją działalność. Bo zobacz, tak jak ja, dla mnie najważniejszy był jednak wykład psychiatry na przykład. Dla kogoś innego może się okazać jakiś inny wykład najważniejszy i niekoniecznie musi być nawet związany z pracą. Albo wiesz, może spotkać dawną koleżankę, której od lat nie widziała. Albo może spotkać swoją nauczycielkę ze szkoły, czy kogokolwiek. No właśnie, prawda? Albo i wiesz, i nawet kurczę kogoś, z kim być może później założyć działalność, więc, dokładnie, więc myślę, że bardzo warto i w ogóle zawsze warto postawić na siebie, znaleźć dla siebie czas i rozwijać się, więc jakby takie rzeczy zawsze warto robić, bo one zawsze coś wniosą do naszego życia. Co będziesz robiła, jak już będziesz dużo bardziej pomarszczona niż jesteś? Jak znieczulają mnie na przykład, nie wiem, wiesz, na gastroskopii czy na czymkolwiek takim, to i zawsze jak ci mówią, że proszę sobie pomyśleć o czymś takim przyjemnym i gdzie pani teraz jest, to ja zawsze mówię na Lazurowym Wybrzeżu. Więc odpowiem na to pytanie. Tak, ale wiesz, ja nie mówię, że na przykład, że tam mieszkam, ale jak mam sobie wyobrazić taki mój wymarzony moment, wiesz, ten, ja się staram tam dlatego regularnie latać, bo
to na pewno jest moje miejsce i pewnie ze względu na sentyment, tak jak powiedziałam, przez to, że ojej, tam moja córeczka pierwsze kroki stawiała, ale ja się tam dobrze czuję i tak jak mówię, no wiem, zdaję sobie sprawę z tych wszystkich jakby negatywnych rzeczy, utrudnień, dlatego nie mówię, że będę tam mieszkać, ale na pewno będę tam latać, więc mam nadzieję, że będę pisać, bo to jest moja największa pasja, a zobacz, jak wtedy człowiek jest już mądry, nie? To może, może naprawdę ma coś do powiedzenia. Także nie mogę się tej starości doczekać tak naprawdę. Wcale nie jest taka straszna. Nie, tutaj w ogóle, wiesz, w Szklarskiej się w tym utwierdziłam, bo mam dużo starszych koleżanek i je uwielbiam, uwielbiam ich siły witalne i naprawdę przysięgam, to nie jest jakby teraz takie, wiesz, podlizywanie się lokalsom, tylko naprawdę tutaj przestałam się bać starości, bo po prostu widzę piękno w tym dojrzewaniu i mówię to zupełnie serio. Ale one są fantastyczne, z takim dystansem tak. do siebie, z dystansem do tego, co się z nimi dzieje. Nie tak. ma jakiegoś takiego udawania, jest po prostu akceptacja tak. teraźniejszości i przyszłości. Mm-hmm. Przynajmniej ja też z tymi dziewczynami, które do nas też przychodzą, to też jest fantastyczne. I tak patrzę, wiesz, na nie, czy na dziewczyny, które chodzą gdzieś tam na fitness. Fajnie, fajnie. Fajnie, jak ja fajnie, mam tak wyglądać tak. za parę lat, mm-hmm. to chcę tak wyglądać. Mm-hmm. I być cudne. Taką kobietą, nie? Mm-hmm. Jakby, której się chce. Mm-hmm. Jakby ktoś cię zapytał, ale taki ktoś, kto chciałby Szklarską Porębę zwiedzić i w ogóle Karkonosze od takiej nieturystycznej strony, gdzie byś go zabrała w takie swoje najpiękniejsze miejsce? Wiesz co, ja swoich przyjaciół zabieram na moje trasy, na które się wybieram z psami. Mhm. Z psami, czasami, że ktoś przyjedzie też z psem. I teraz chodzę głównie po płaskim. Właśnie dzisiaj pójdę pierwszy raz w górę w tym roku. Dlatego, że jest mi po prostu ciężko, męczę się i wiesz, i chodzę powoli. Więc wcale nie poszłabym w góry, tylko poszłabym, mam kilka takich leśnych ścieżek i tam właściwie nie ma szlaków, więc lubię tam zabierać ludzi, bo rzeczywiście tam nikogo nie ma i można pobyć samemu. Nie będę tutaj nie zdradzać, będę mówić, bo zaraz kogoś spotkam. Ale w ogóle, wiesz, zauważyłam na koniec, tylko podam, bardzo mi się to podoba tutaj, że coś z kimś rozmawiam, wiesz, o jakichś minerałach, o czymś, to tak jest, ale to dla ciebie czy do książki? Nie no, do książki chciałam, a to nie powiem. I to jest takie, wiesz, super. Ale czy ludzie, tu, mogą wiesz, mieć świadomość tego, że mogą się znaleźć w twojej książce? Tak, bo oni, rozmowy, już, wątki? Oni już przywykli do tego, że ja zazwyczaj mówię, wiesz, tylko ja mówię, ja mówię, że to potrzebuję do książki i mi mówią, że wiesz, tylko nie możemy tego nigdzie rozpowszechniać, bo za dużo ludzi tam zacznie przychodzić. Ja mówię, a nie, to nie. To okay. Ja mówię, sama nie chcę, nie mówcie mi. No, i to jest taki, wiesz, i już to uszanowałam i wiem, że są takie rzeczy. I wiesz co, nawet mnie to w pewien sposób tak kręci, bo ja się czuję wtedy taka wtajemniczona i wcale nie chcę ich dalej przekazywać. No tak. No, czuję się wtedy, że jestem stąd. No, myślę, że najlepsza puenta tego spotkania. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchaliście uważnie, a zatem przechodzimy do konkursu. O którym tytule swojej książki mówiła Ania podczas rozmowy i której egzemplarz przekazała mi podczas nagrywania podcastu? Dla pierwszej osoby, która pod naszym facebookowym postem napisze tytuł książki, mam egzemplarz z autografem. Chciałam też podziękować wszystkim patronom, którzy są z nami, którzy wspierają rozwój tych podcastów. Będzie ich coraz więcej. Chciałabym też, żeby było was więcej, bo dzięki temu, że jesteście, nagrywanie i tworzenie tego wszystkiego dla was jest dużo, dużo łatwiejsze. Także jeżeli chcielibyście wesprzeć nasze działania, wejdźcie na naszą stronę www. Tam jest zakładka Wspieram. Wspierać można na kilka sposobów. Można przekazywać nam darowizny, można zlecić stałą płatność na rzecz działalności statutowej. Można też zostać naszym patronem na Patronite. Z góry serdeczne dzięki i do usłyszenia.